Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Wojciech, a to jest taki materiał. Z jednej strony takie pytanie, a z drugiej takie informacje. Słuchajcie, mamy połowę sierpnia, dokładnie jest 16, godzina w tej chwili 11:20. W chwili obecnej odpalam sobie Call of Duty, bo jest kilka rzeczy, które tak czy siak chciałbym wam przekazać, takich dość, no może nie tyle co istotnych, ale ważnych informacji. One są, te informacje nie są tak ważne, by były istotne. Ale nie zmienia to informacji, że te ważne informacje są informacjami ważnymi, a nie istotnymi. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Mam nadzieję. Zresztą, jeśli oglądacie ten kanał od początku, to wiecie, o co chodzi. Dobrze, moi drodzy. Słuchajcie, powiem tak. Sezon piąty do Call of Duty Vanguard będzie za... No tutaj pokazuje mi 8 dni, czyli nieco, lekko ponad tydzień. Właściwie można powiedzieć, że niecały tydzień. Niecały tydzień to 6-5 dni, tak więc no może nie do końca. No w każdym bądź razie tydzień i trochę, o. Czy tam tydzień i dzień, będąc dokładnym. Słuchajcie, powiem tak. Dlaczego mówię, że na początek będzie ten sezon? Z tego względu, że ja w tej chwili mam zaplanowane, co dokładnie będę robił w Call of Duty Black Ops Cold War. Mam zaplanowane, co będę robił w Call of Duty Modern Warfare i co będę robił w Call of Duty Vanguard. Tak więc sezon piąty będzie u mnie robiony aż w trzech kodach. Black Ops Cold War na sam początek, następnie Modern Warfare i na końcu Vanguard. Z tego też względu robię ten materiał. Przede wszystkim, moi drodzy, chcę, żebyście wiedzieli. Na ten moment mam nagrane dwa materiały z Wiedźmina 2 Zabójców Królów. Ale z racji tego, że to jest dość długa gra, bądź co bądź, i wszystko, co planowałem zrobić w tej grze, jest w filmie, właściwie bardziej w dwóch filmach, które mam nagrane. I teraz moje pytanie jest takie. Z racji tego, że gdybym zabrał się faktycznie za Wiedźmina dwójkę, to z automatu tak naprawdę odpadłoby dość, może nie tyle co dużo serii, ale potężna ilość czasu, zarówno którą mógłbym po prostu przeznaczyć nie tyle co na inne gry i tak dalej, ale na przykład na podręczniki broni, na robienie po prostu podręczników broni, bo nie ukrywam, najbliższą grą po Wiedźminie 2 jest Assassin's Creed Brotherhood. Również chciałem zrobić z Assassin's Creed Brotherhood serię na kanale, ale no nie wiem tak naprawdę za co się na dobrą sprawę w ogóle zabrać. W pierwszej kolejności na pewno pójdzie u mnie sezon. Dlatego mam już przygotowane chyba bodajże 7 materiałów. Tak mniej więcej na 7 materiałów rozpisany. Może będzie mniej, może będzie więcej. Tego nie jestem w stanie stwierdzić. No zarówno związanych z sezonem i nie tylko. I moi drodzy, z racji tego, że również mam z lekka ograniczony, przynajmniej na ten moment,
na miejsce na dysku. Tam jest około 300. Zaraz wam nawet powiem. Urządzenie magazynujące 365 GB. Tak więc w tej chwili mam zainstalowane tylko i wyłącznie 3 gry: Black Ops Cold War, Modern Warfare i Wiedźmin 2. To też robię ten materiał dość taki obszerny i być może też długi. Być może, nie wiem, nazwę to jako update, połowa sierpnia, update i tak dalej. Zobaczę. Dlaczego mówię wam to w tym filmie? Z racji tego, że Wiedźmin 2, raz, że zabrałby naprawdę dużo czasu. Dwa, nie wiem, ile by potrwała ta seria, zwłaszcza z tymi wszystkimi sezonami i tak dalej. Trzy, nie wiem też, jak bardzo to poniekąd łączy się z punktem drugim, jak bardzo to zostanie rozwleczone w czasie, ponieważ jak wiadomo, niedługo wychodzi nowe Call of Duty, tak więc pojawią się nowe materiały, na pewno będę nagrywał z Call of Duty Modern Warfare 2. Więc koniec końców na tą chwilę nie chcę niczego obiecywać, a dwa, nie wiem też jak w ogóle z tak naprawdę z tą całą organizacją planów wyjdzie. Dlaczego? Dlatego, że jest trochę tytułów, trochę. Są takie tytuły, które oczywiście mógłbym robić je, nie wiem, nagrywając dla was serię z Wiedźmina 2, i też automatycznie zabierać, czy też po prostu robić, maksować inne tytuły. A już wam mówię, ile ich jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 31, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 i 50. No, 50 tytułów, moi drodzy. 50 tytułów, które chciałbym wymaksować. Jak to owo maksowanie by wyglądało? Z jednej strony na pewno bym chciał przede wszystkim powbijać jakieś tam osiągnięcia w takich trybach, wiecie, dla typowo odpalam kampanię, czy co to dam radę, nie zajmie nimi nie wiadomo jak wiele czasu. Pomijam tutaj tryb zombie w serii Call of Duty, bo powiem tak, to jest dość tryb długi, może nam nie tyle co wciągający, ale żeby zrobić tam niektóre osiągnięcia, to uwierzcie mi, trzeba spędzić setki godzin. A tego na tą chwilę, że tak powiem, nie mam jak spędzić tych setek godzin, tylko po to, żeby zdobyć jedno osiągnięcie. Dlatego też, moi drodzy, prawdopodobnie dlatego nagrywam ten materiał. Dajcie mi proszę znać, czy
chcielibyście, żeby w międzyczasie, jak będzie tam trwał sezon, czy tam sezony, coś innego będzie się pojawiało i robić materiały z Wiedźmina 2, czy też na razie całkowicie odpuścić robienie jakichkolwiek materiałów i na przykład, nie wiem, skupić się tylko i wyłącznie na maksowaniu, co również pokazywałbym, jak na przykład, nie wiem, zdobywam dane osiągnięcie, czy coś takiego. Znaczy się, większość z nich to jest po prostu łatwa, krótka i przyjemna, ale niektóre to są mega długie, mega również nużące, więc koniec końców nie mam pojęcia, jak długo by to wszystko trwało. Zrobienie dla was, no, na pewno jednego filmu z Wiedźmina 2 ułatwiłoby tutaj sprawę i nie musielibyście czekać nie wiadomo ile na materiał. Dlatego dajcie mi proszę znać, czy byście faktycznie chcieli te materiały z Wiedźmina 2, bo nie ukrywam, one w pewnym stopniu zrobią taką zapchaj dziurę przez dość długi czas na kanale. Ale wiecie, samo maksowanie tych wszystkich tytułów to też trochę zajmie. A przy okazji, jak ja hurtem, że tak powiem, nagram ileś tam materiałów, powiedzmy 4, może 5 materiałów z Wiedźmina 2, tak po około pół godziny. I na przykład, nie wiem, wrzucenie ich zajmie mi powiedzmy 2 tygodnie, a ja w tym czasie ogram 7 różnych gier, to raz, z jednej strony mogę się pogubić przy sterowaniu, zresztą to jest w pierwszych, nawet chyba w pierwszym i w drugim odcinku z Wiedźmina, gdzie tam przy tym całym sterowaniu się pogubiłem nawet. I no, wyglądałoby to po prostu z jednej strony tak, kaleczyłbym tą grę, to raz, a dwa, nie bym się aż tak bardzo nie wciągał, niż, nie wiem, gdyby nie robił tego, powiedzmy, nie wiem, codziennie przysiadam, nagrywał jeden materiał i tego samego dnia wrzucał. No to już niestety po prostu w moim przypadku w grę nie wchodzi. Też zastanawiam się, czy by czasem Wiedźmina 2 nie wrzucać w takie dni, kiedy, no, nie wiem, siadam i mam nagrane te filmy z Wiedźmina 2 i powiedzmy, nie wiem, Wiedźmin 2 byłby publikowany wtedy, kiedy na przykład, nie wiem, jestem w pracy, oczywiście ustawiam odpowiednio wcześniej i o tej konkretnie, i powiedzmy, nie wiem, tam godzina 15, 16 materiał by się pojawiał. Dajcie znać, co o tym myślicie, zarówno pod tym materiałem, jak i pod następnymi z Wiedźmina 2. Bo tak, przeglądając teraz te wszystkie tytuły, powiem tak. Tylko i wyłącznie w Black Ops Cold War mam do zrobienia materiały, ile to będzie? Raz, dwa, trzy, cztery, no to będzie jeden. Jeden, tutaj będzie, tak naprawdę będą dwa. Potem będą 3, 4, 5, no około 6 materiałów tylko i wyłącznie z Black Ops Cold War, z trybu zombie. 6 materiałów plus jeszcze 2 materiały z Modern Warfare, minimum 2. I też 2 materiały z Call of Duty Vanguard. I to tylko i wyłącznie jeśli chodzi w trakcie samego sezonu. Co daje 11 materiałów na sam sezon. Plus w tej chwili ile? Raz, dwa, plus tak naprawdę, nie, jeden materiał.
Nie, dobrze. Jeden materiał również z Black Ops Cold War, ale z zupełnie innego trybu. I jeszcze jeden materiał z Modern Warfare. No, tak więc łącznie tych materiałów będzie 13. Tylko i wyłącznie 13 materiałów z tak naprawdę sezonu 5. Zarówno Black Ops Cold War, jak i Modern Warfare. 13 materiałów, plus jeszcze 2 z Vanguarda. To będzie 15. Później ewentualnie, może będzie jeszcze jeden, to dojdzie 16 materiałów, więc z jednej strony nie wiem, nie mam absolutnie bladego pojęcia, jak to na dobrą sprawę rozwiązać. Nie wiem, dajcie znać, czy w ogóle byście chcieli materiały z Wiedźmina 2 widzieć dość mocno rozwleczone w czasie, czy na razie po prostu Wiedźmina 2 totalnie odpuścić i zająć się innymi rzeczami. Dopiero jak już będę miał nagrane te wszystkie materiały, dopiero wtedy wrócić do Wiedźmina 2. Dajcie znać, bo jak powiedziałem, sama seria z Wiedźmina 2 na kanale potrwa koszmarnie długo. Na pewno nie będzie to tak długa seria, jak seria, już wam mówię, bo na dobrą sprawę, ja planuję, był taki plan po prostu, żeby zaprezentować wam na tym kanale przejście większości tytułów, takich, które się da, lub takich, których no niewiele osób, że tak powiem, może nie tyle co nagrało, ale zupełnie różnych podejść, przejść i tak dalej, więc jestem ciekawy waszej tak naprawdę opinii, bo w tym momencie to wy, tak, w tym momencie teraz wy pokierujecie tym kanałem, a nie ja. Bo jeżeli zrobimy tak, że będziecie chcieli Wiedźmina 2, to nie ma sprawy. Postaram się nagrywać tego Wiedźmina, przynajmniej te 2-3 materiały i w miarę możliwości publikować je wtedy, kiedy będę normalnie w pracy, tak? Oczywiście odpowiednio wcześniej, nie przesyłając i ustawiając, że ma się pojawić tego i tego dnia. Co jest pewnym rozwiązaniem, ale na dłuższą metę nie wiem, czy by wypaliło. Dwa, wrócilibyśmy do systemu, że w pewnym momencie tych materiałów byłoby praktycznie codziennie. Codziennie byłby jeden materiał. Takiego zajeżdżania nie tylko was, ale przede wszystkim siebie, nie wyszłoby to na dobre. Ani wam, ani tym bardziej mi. Dlatego napiszcie mi proszę i zdecydujcie, czy na razie, przynajmniej na ten moment, porzucić serię, czy też w ogóle nie nagrywać tak naprawdę Wiedźmina 2 i zająć się materiałami innymi, które wiem, że będą wychodzić na bieżąco, bo powiem wam też, że jeśli chodzi o sezon, to tak naprawdę będę chciał zrobić materiały z Black Ops Cold War i Modern Warfare. Jak już zrobię te materiały i wszystko, co będę chciał w Black Ops Cold War oraz Modern Warfare, ja te gry automatycznie usuwam z dysku. Tylko po to, żeby zrobić miejsce na Call of Duty Vanguard. Dlatego z Call of Duty Vanguard też pojawi się miejsce na dysku, a jednocześnie będę miał też miejsce, żeby zabrać się za inny tytuł, za maksowanie. W tym przypadku Black Ops 3, a konkretnie kampanii do Call of Duty Black Ops 3. Dlatego, no jak już uporam się z samym sezonem, to może wtedy dopiero powrócimy do Wiedźmina 2. Ale ile to potrwa? Nie mam pojęcia, dlatego
teraz wy przejmujecie stery i to wy decydujecie, co ma się pojawić pierwsze. Trzy materiały, nazwijmy to sezonowe, bo nie, przypomnę tylko, że już mam przygotowane, właściwie nie przygotowane, ale rozpisane 7 punktów na odcinek, co daje łącznie 7 odcinków, co tak naprawdę już wyrzuca z kolejnej sesji nagrywania Wiedźmina dwójkę. I na razie Wiedźmina 2 totalnie nie nagrywać, odpuścić na, sobie na razie. Czy też, no, nagrywać Wiedźmina 2 razem z materiałami, które będą wychodzić na bieżąco. Dlatego oddaję głos wam, komentarze są wasze i do was tak naprawdę w tej chwili należy decyzja, nie do mnie. Ja oczywiście skupiłbym się na materiałach bieżących, a tych będzie dość sporo. A Wiedźmina 2 jeszcze upchnąć, no to tak średnio, bo wtedy materiał z Wiedźmina trwałby 10 minut, 5. No trochę tak nie bardzo. A jeszcze na dobrą sprawę nie wiem. Jeśli powiem tak. Na sam koniec powiem wam. W tym miesiącu będę miał jeszcze 3 dni wolne. Jeden, mam 2 dni ze sobą, że tak powiem, po jeden po drugim wolne. Wtedy pojawią się materiały z Wiedźmina 2. I jeden dzień wolny, w którym pojawi się również jakiś materiał. Z czego? Z materiałów bieżących. Tak więc do was w tej chwili należy decyzja. Ja serdecznie dziękuję wam za wysłuchanie takiego materiału, takiej aktualizacji sierpnia, aktualizacja update'u sierpniowego, tak to nazwijmy. Czekam na wasze komentarze, na wasze propozycje, na waszą decyzję tak naprawdę. No i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia w materiałach z Wiedźmina 2, dwóch materiałów, które mam przygotowane. A co będzie dalej, od was już zależy. To tyle, do następnego, trzymajcie się, pa pa.